When I'm with you, I'm good. There's not a shred of doubt. There's nothing to think about. There's nothing to think about. Yeah, when I'm with you. Dzień dobry, kochani. Witam się z wami w nowym vlogu. Troszkę nietypowo, bo zaczynamy od jesienia ramut tym razem. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ będzie ostatnia jesienia ramut. Tak nazwałam tą serię w tym roku. Może w przyszłym roku wrócimy z jakimiś nowymi, fajnymi tematami. Troszkę się może pozmienia i będzie o czym gadać. Natomiast w moim kajeciku, jak tylko zaczęłam myśleć o tej serii, zapisałam kilka tematów i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to był przedostatni temat. I tak sobie stwierdziłam, ostatni temat to bycie dzieckiem DDA, ale myślę, że to nadawałoby się na oddzielny odcinek, niekoniecznie tak wiecie, w takiej formie. Natomiast dzisiaj pogadamy sobie trochę o motywacji i obsesji odchudzania, ponieważ niedawno, 3 dni temu, dodałam filmik na kanał z moim wyzwaniem. Utworzyłam nowe wyzwanie i tak myślę, że to jest to, co jest mi bliskie aktualnie w tym momencie i chciałabym troszkę o tym pogadać. A wiem, że dużo dziewczyn ma też problem z tym, z tą motywacją, z obsesją wagi i chciałabym chwilę o tym pogadać, ale dosłownie chwilę, nie zabiorę wam dużo czasu, żeby ten vlog nie trwał jak zwykle długo, bo ja nie lubię takich vlogów. Może zacznijmy od tego, że jakiś czas temu, nie wiem czy większość z was mi uwierzy, ale ważyłam około 85 kg i nie było to w ciąży, tylko przed ciążą. Później udało mi się schudnąć i tak w tym trwam cały czas. Natomiast tutaj wrzucę wam zdjęcie, jak wyglądałam w tym najgorszym momencie wagowo w moim życiu. I też myślę, że tak trochę też życiowo, bo źle się czułam strasznie sama ze sobą i postanowiłam to zmienić. U mnie zaczęło się od tego, że ja jako małe dziecko, nie wiem czy znajdę to zdjęcie, ale jeżeli znajdę, to też mam wstawię. Ja już jako 90-latka byłam szczupłą dziewczynką z dużym brzuszkiem, jak dziecko z Etiopii, trochę tak wyglądałam. Później, wydaje mi się, że tak było, ponieważ ja całymi dniami nie jadłam, a obiadałam się na kolację. U nas też w domu no nie przelewało się, że tak powiem, że tak to ujmę. I tak szybko w skrócie. Kanapek w szkole nie miałam. Byłam jedną z tych dziewczyn, które to zawsze zjadały te kanapki, których dzieci nie chciały. To zawsze było, masz Weronika, zjedz sobie, nie? To ja byłam właśnie z tych dzieci, które wyżerały te kanapki innym. Jak to brzmi, no ale tak było. I zazwyczaj śniadania nie jadłam, więc tą kanapkę, którą zjadłam w szkole od kogoś, to był mój posiłek w szkole, a później wracałam ze szkoły i była jakaś zupa. No i później najadałam się na kolację. No zazwyczaj, wiecie, to były straszne rzeczy, typu kiełbasa smażona na jakimś tłuszczu, czy boczek jakiś, wiecie, no takie strasznie niefajne rzeczy. No i zaczęłam tyć. Tyłam. Później zakochałam się i w liceum przytyłam chyba najwięcej, ponieważ nie wiem jak to ująć, ale no było obżeranie się cały czas, jakieś kebaby, hamburgery, dużo alkoholu wtedy, bo też impreza za imprezą, 18 za 18 i po prostu ciągle objadanie się, zajadanie wszystkiego. I tak wylądowałam właśnie pod koniec liceum z wagą około 85-86 kg. I to jeszcze trwało. Przyjechałam do Warszawy, no i tutaj w Warszawie zmieniło się moje troszkę podejście. Wiecie, poszłam do pracy, zaczęłam obracać się w takim towarzystwie zadbanych osób, które dbają o siebie, dbają o to, co jedzą, dbają o to, jak wyglądają. I chciałam też tak chciałam wyglądać, też chciałam zacząć dbać o siebie, a nie być tą wieczną fleją taką, wiecie, bo taka byłam. Ewa zawsze się ze mnie śmieje, że ja wstawałam rano 5 minut przed autobusem, nakładałam ciuchy i wychodziłam z domu i takie było moje przygotowanie do szkoły, czy w ogóle taka byłam po prostu. Mam jeszcze z tego takie małe, wiecie, pozostałości, ale
praktycznie wyszłam na ludzi, że tak powiem. Natomiast tak, zaczęłam dietę, zaczęłam od diety Dukana. Co prawda ja pięknie na tej diecie schudłam, bo myślę, że około 20 kg, ale to jak się czułam i to jak mój organizm był wyniszczony, to jest jakaś masakra. Ja nabawiłam się ogromnej anemii, strasznie złych wyników badań, także nie polecam, nie polecam, nie idźcie tą drogą. Ale tak wyglądała moja droga niestety. I wtedy bardzo, bardzo schudłam, ale miałam co chwilę efekt jojo. I wiecie, dieta za dietą, głodówka za głodówką, efekt jojo. I tak w koło Macieju. I na dobrą sprawę, bo wiecie, ja tak sobie wahałam się między 70 a 60, 70 a 60. Miałam takie wahania cały czas tej wagi. I stąd ta moja obsesja taka się zrobiła na punkcie tej wagi, bo wiecie, w pewnym momencie, jak już widziałam 67, to zapalała mi się lampka i już znowu uderzałam w głodówki, w jakieś beznadziejne diety i szalałam, co było straszne. I tak jak sobie przypominam ten czas, kiedy byłam tak obsesyjnie zafiksowana na tym punkcie, jakie to straszne było, że nie zjadłam nic poza diety, przyjeżdżałam ze swoimi pudełkami i w ogóle jakieś schizy łapałam straszne, a nie przygotowywałam się do żadnych zawodów fitnessowych, więc no kurczę, jak jechałam do rodziców, to jak zjadłam zupę, którą babcia ugotowała, to naprawdę nic by się nie stało, a dochodziło do takich paranoi. I tak na dobrą sprawę, a jeszcze to co dodam, co było wydaje mi się, że też na plus i to, że tak do końca liceum nie ogarnęłam się z tą dietą, to ja nigdy nie usłyszałam w swoim kierunku, za co dziękuję tym ludziom, którzy byli wokół, nikt nie obceniał mnie przez pryzmat mojej wagi, tak mi się wydaje. Nigdy nie usłyszałam od nikogo, z tego co próbuję sobie przypomnieć, że jestem jakaś grupa, że jestem obleśna, że źle wyglądam. Nic z tych rzeczy. Wszyscy mnie dookoła akceptowali taką, jaką jestem, za co jestem im bardzo wdzięczna, bo wtedy nie wywoływało to we mnie żadnych kompleksów. Dopiero przyjazd do Warszawy i tak jakby zmiana otoczenia. I to też nie było tak, że ktoś mi tutaj zwrócił uwagę, że jestem gruba jakaś. Nie, po prostu zaczęłam patrzeć na tych ludzi, chciałam się czuć lepiej w swoim ciele. Pamiętam, jak poszłam pierwszy raz na siłownię z Dorotą, z moją siostrą, i ja, słuchajcie, pół kilometra na bieżni na prędkości 5,5 nie dałam rady zrobić, więc moja kondycja leżała i kwiczała, więc to już nie chodziło nawet o to, jak wyglądam, tylko o to, jak się czuję, o to, że przejście kawałka z domu na przystanek tramwajowy to już był dla mnie wyczyn, naprawdę, te 86 kilo to już zdecydowanie przy moim wzroście było za dużo. Także cieszę się, że wtedy też zaczęłam, ale jestem zła na siebie, że w taki sposób, a nie w zdrowy sposób, zamiast przejść na zdrowe odżywianie, takie normalne, plus ćwiczenia, to ja rzuciłam się w wir głodówek i głupich diet. Jeszcze raz tutaj powtórzę, nie polecam, nie róbcie tego, to jest totalna głupota, efekt jojo zaraz do Was wróci i mówię to z własnego doświadczenia i na pewno tutaj podpisze się pod tym wiele, wiele osób. Na dobrą sprawę, to takie uspokojenie się i ogarnięcie w mojej głowie nastąpiło jakieś, myślę, 2-3 lata temu. Jeszcze na początku, jak byłam z Michałem, to też miałam takie, gdy byłam taka zafiksowana na punkcie diety i treningów, ponieważ też z Michałem się poznałam na siłowni, więc wbiliśmy się w ten tryb, byliśmy takim fit couple. I na tym nam zależało, ale później tak na szczęście zaczęło nam to przechodzić. To też ten trend, który pojawił się na Instagramie i YouTubie, taki trend pokochania siebie, oczywiście walki o siebie, ale wiecie, bez takiej zbędnej fiksacji dużo mi pomógł i myślę, że tak naprawdę właśnie od jakichś 3 lat ja bardzo o siebie dbam. Cały czas gdzieś tam staram się zdrowo odżywiać. Nie nazwałabym tego dietą, tylko po prostu zdrowym odżywianiem. Okej, mam epizody, gdzie... ale to wydaje mi się, wiecie, że to u mnie jest tak przedokresowo. Bo ja na takie 2 tygodnie przed okresem mam 2 dni, kiedy muszę się objeść po prostu. Nie mówiłabym tutaj już w kategoriach obsesji wagi, jakimś niezdrowym.
niezdrowemu żywieniowi. Po prostu chyba większość z nas tak ma i tak jest. Natomiast aktualnie jestem w takiej fajnej relacji sama ze sobą i z jedzeniem i jest mi dobrze. A dodatkowo takie wyzwania, które ja sobie robię, na maksa mnie motywują. Teraz lubię sobie takie stawiać cele, wiecie, teraz mam cel w wyzwanie, które będę prowadziła od jutra. Natomiast w tym wszystkim większym celem jest moja 30, która już w styczniu, w połowie stycznia. I naprawdę tak mi się marzy wyglądać zajebiście po prostu na moją 30. I ja wiem, że mi się to uda. A te wyzwania takie mniejsze, mniejsze kroki po prostu pozwalają mi szybciej dojść do tego. Ponieważ gdybym ja sobie teraz narzuciła, za 6 miesięcy będę wyglądała super, no to to się u mnie nie sprawdza. Ja sobie daję takie małe wyzwania. 30-dniowe, dwutygodniowe. Po tych 2 tygodniach robię sobie dzień przerwy, 2 dni przerwy, kiedy sobie zjem jakąś pizzę, zjem sobie jakieś lody. I to u mnie się sprawdza, to u mnie działa i jest mi z tym super ekstra dobrze. Jeszcze muszę dodać to, że na maksa motywuje mnie YouTube i Instagram. To, że tutaj dla Was nagrywam, ja po prostu chcę wyglądać jak najlepiej. Nie dla Was, tylko dla siebie. Wiecie, fajnie patrzeć na siebie i się dobrze czuć z tym wszystkim. Patrzeć na siebie i mówić, jest okej, fajnie wyglądasz. Lubię to po prostu i nie chcę wyjść tutaj na nieskromną, ale po prostu bardzo siebie lubię od zawsze. Jak to Ewa obejrzy z Kaśką, to rychną śmiechem, ale ja zawsze siebie lubiłam. Mam coś takiego, że ja się sobie podobam, lubię siebie. Lubię swój charakter, lubię to, jak jestem spokojna, taka stonowana, a jednocześnie staram się być radosną osobą i po prostu siebie lubię i jest mi z tym naprawdę mega fajnie. Jedynie z czym, no to walczę z tymi kilogramami i myślę, że robię to dobrze. A jeżeli przy okazji zmotywuję kilka osób do walki o lepszą siebie, no to super, się cieszę na maksa. I chyba tym miłym akcentem kończę, bo zaraz tutaj zrobi się z tego 25 minut vloga, a tego nie lubię. Także podsumowując, moja motywacja bierze się od Was. Ja mam nadzieję, że też Was motywuję. I zapraszam na vloga. Nie za dużo się tam dzieje, bo już go zmontowałam. Ale wiem, że lubicie takie zwykłe, zwyczajne dni z nami. Także buziaki, widzimy się niebawem. Przyszła łóżeczko chyba do ściany przeciw... Nie rzucaj się na łóżeczko. Co to za zakręcone dziecko? Ida, prześlesz buziaka dla Łucji? Robisz przeprowadzkę w pokoiku? Przeprowadzkę, bo przemeblowanie. Ty, szaleję się dzisiaj najadłaś? Proszę. Skakuj do łóżeczka. Oj! Cześć, dzień dobry w nowym vlogu. Przepraszam, dzisiaj niewyględna za bardzo, ale jest sobota. I zaraz zabieram się za sprzątanie, tylko czekam, aż Michał pójdzie do pracy, żebym miała, wiecie, taki już spokój w domu. Przychodzę do Was z szybkim unboxingiem. Zamówiłam sobie w H&M-ie takie basicowe koszulki w dwupaku dla siebie, oczywiście, z długim rękawem bawełniane. Brakowało mi takich i Iza mówi, że są spoko, więc je sobie zamówiłam. Czy do pracy, czy na co dzień. Zamówiłam czarne i białe i jeszcze w kolejne parce chyba mi przyjdą takie beżowe, tak mi się wydaje, ale nie pamiętam, czy w końcu to zamówiłam, czy nie. Natomiast dla Idulki, bo wszystkie jej body już są tak ufajdolone i są nie do odprania, a dodatkowo już są przymałe trochę, zamówiłam jej buziaki w H&M-ie. One wyglądają tak, mają fajne takie wykończenie, wiecie, o co chodzi. Zobaczcie ją. Kto tak leży w łóżeczku? Idziesz spać? No
co? Ty przed chwilą wstałaś. Takie różowe i białe. I jeszcze jej zamówiłam zwykłe, basicowe, to już nie będę Wam pokazywała. Pięciopak. Jeszcze mają mi przyjść spodnie, to mi przyjdzie. I w przyszłym tygodniu powinny mi dojść, w przyszłym tygodniu, jakoś chyba poniedziałek, w wtorek powinny mi dojść rzeczy do pokoiku idę. Więc jak już będę miała pokoik cały gotowy, to go Wam pokażę. Tak jak mówię, mnie dzisiaj czeka sprzątanie, może wyjdę do bawialni z dziewczynami na chwilę, zobaczymy jak w ogóle dzisiaj bawialnia. Czy są tam jakieś urodziny, czy nie? Chodź, wstawaj. Czy są tam jakieś urodziny, czy nie, to bo pogoda jest strasznie słaba dzisiaj. Jak będzie wyglądała nasza sobota? To dobra żoneczka, przygotowałam mężowi dzisiaj lunch. Jest ogórek, pomidor, awokado i serek halloumi zgrillowany i sos balsamiczny taki. Dobre jabłko? Pycha. I jeszcze robię mu takie bułeczki, nie wiem jak to powiedzieć. Cynamonowo-jabłkowe z ciastem francuskim. Gorące to jest? Tak. Gorące, nie można dotykać piekarnika, prawda? Bo jest gorące. No, super Wam, powiem Wam, że super opcja, jak kupiliśmy piekarnik, to już myśleliśmy o dziecku i mamy tutaj z IKEA piekarnik, który ma wciskane przyciski, to jest opcja zarąbista, ponieważ idea tutaj mi nie kręci w trakcie pieczenia, a tak bym musiała ciągle chodzić za nią. No pięknie wyglądają, mężu, będziesz miał pyszności w pracy dzisiaj. Pycha. There's nothing to think about, there's nothing to think about but you. You. Nothing to think about but you. You. I've never been in love like this. I think that would have worried me before. Bounce jumping out of. Zrobisz hej? Cześć! Powiedz cześć wszystkim! Dzisiaj jest poniedziałek. Ja właśnie odebrałam Idulkę z tym oto kukuryku na głowie. Ze żłobka schodzi nam się dużo, dużo dłużej teraz. Synchronizacja. Schodzi nam się teraz dużo, dużo dłużej ze względu na to, że robią nam wiadukt, pozamykali nam ulicę i tak jak Idulkę odbierałam i byłyśmy 16:20 maksymalnie w domu, tak właśnie wybiła 17, a my dopiero weszłyśmy. Nie. Tak, więc Ida już jest głodna, jest zła. Idziesz po Alo? Tak. No to leć po Alo, Alo. Gdzie jest twoje Alo, Alo? Szukaj go. Także jest dopiero 17. Pomóc ci szukać? To chodź, idziemy do twojego pokoju, poszukamy. Gdzie jest twoje Alo, Alo? Ha? Gdzie jest twoje Alo? Zobacz, Ida, tu jest. Tu się schowało. Uważaj. No i do kogo będziesz dzwonić? Do kogo ty będziesz dzwonić? Chodź, zobaczymy. Chodź, zobaczymy, czy pierogi się odgrzały. Bo nam się pierogi odgrzewają na podwieczorko, obiado, kolację. Zamówiłam spodnie, zaraz je przymierzę i pokażę Wam, bo są, uważam, tak przynajmniej wyglądały na stronie, naprawdę ładne. I co jeszcze? A jutro przyjdzie mi reszta rzeczy do pokoiku, więc jak już będę miała wszystko gotowe, to Wam wszystko pokażę, jak to wygląda. Idziemy jeść? Dobrze. Tak, zamówiłam dwie pary spodni. Jedne szare, a drugie takie beżowo-szare. Już Wam przemierzę i pokażę, jak one wyglądają. I tutaj jest tak, ten kolor szary. No one pięknie wyglądają. Tutaj w talii mają taką długość do kostki. I wyglądają moim zdaniem bardzo, bardzo ładnie. Już przymierzę ten drugi kolor. Nie wiem, czy w lustrze tak to fajnie wygląda, natomiast na żywo czuję się w nich bardzo ładnie. Także już sprawdzam drugi kolor i zobaczę, jak wyglądają. Przynosisz mi, tak? Tak. Dziękuję, kochana. No puść! Puść! Puściaj! Od
i babusia. Puszczaj! Nasze dziecko gardzi teraz krzesełkiem do karmienia i idzie tylko na stojąco. Tutaj mam ten drugi kolor, ale ten klasyczny szary chyba mi się bardziej podoba, więc te będę odsyłać. Ale ogólnie bardzo, bardzo ładne. Idealne do pracy, do szpilek, także super. Malujesz się? Tak jak mama rano, tak? Uważaj. Kto tak się cieszy, że tata wrócił z pracy? Stasiek się cieszy, tak? Cieszysz się, że tata przyszedł z pracy? Daj buziaka tatusiowi. Bujuszku. No ty, Stasiek, tak koczujesz pod tymi drzwiami, co? Dlatego szczekał. Dlatego szczekałeś? Wow, co to przyjechało? Psi bufet? Cześć, Stachu. Cieszę się, że jesteś z nami, to zaraz się wydarzy. Smacznego. Będziesz wcinał? Stasiek będzie jadł? Ale jest szczęśliwy, on chyba wie, co to jest. Chyba wie, co to jest. Dzień dobry. Właśnie wróciłam z pracy. Czekam na Idulkę i Michała. Michał pojechał po Idulkę, bo dzisiaj miał wolne. A tutaj odkurzacz mapuje mieszkanie. Bo Michał ma nowy telefon i nie znamy hasła do Xiaomi. A nawet jak próbowaliśmy resetować, to coś tam nie wychodziło, stwierdziliśmy, że instalujemy na nowe konto. Więc mam w domu coś takiego, proszę bardzo. Krzesła stoją do mopowania. Stosiul, co tam? Wszystko dobrze? Wszystko okej? Okay? Wszystko okej? Okay? Tak? Ojej, jak się cieszysz! Ojej! Ale dobra, ale zejdź z dywanu, poczekaj, bo chcę go przesunąć. Co, Iduśka? Zaraz przyszła paczka dla ciebie. Przyszedł dywan do ciebie, do pokoiku, wiesz? A ty chcesz się tymi puzzlami bawić? Ty chcesz to? Dobrze, to już otwieramy. Dumb mention it, but we know it never felt so right. 'Cause when I'm with you, I'm good. When I'm with you, I'm good. There's not a shred of doubt. There's nothing to think about. There's nothing to think about. Yeah, when I'm with you, I'm good. Ida, a powiesz dzieci?